Także cześć, z tej strony Whiteout, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić do takiego nietypowego filmu na polskim YouTubie, bo jest to film motywacyjny, abyście zabrali się za nagrywanie vlogów, ponieważ bardzo dużo osób podejmuje się tej decyzji, aby nagrywać, kupuje sprzęt i nagle widzi, o, zero przyrostów, to ja przestanę nagrywać, bo się to nie opłaca. Ten film jest właśnie skierowany do takich osób, także zapraszam do oglądania. Siemanko, zastanawiacie się, jak zaczęła się moja przygoda z kanałem YouTube? Oglądałem innych twórców, pomyślałem wtedy, dlaczego by samemu czegoś nie stworzyć. Tak powstał fanpage, powstał YouTube. No i co? Oddałem pierwszy film, wiadomo, bez szału. Zrobił jakieś 100 wyświetleń. Dodałem drugi film po jakichś 3 miesiącach. Dodałem trzeci film po kolejnych 3 miesiącach. Także systematycznie nie były dodawane filmy, a na pewno w prowadzeniu kanału jest ważny plan na siebie, systematycznie dodane filmy, ciekawe filmy i żeby się nie poddawać. Dlaczego mówię, żeby się nie poddawać? Raz Twój film zrobi 100 tysięcy wyświetleń, a raz 1000. YouTube jest to ciężki temat, jest wielu twórców, dlatego czasem Ci YouTube pomoże. Czasem Cię dobije. Zawsze dążcie do swojego pomimo trudu i osiągajcie swoje. A moje cele na kanał? Na pewno dużo częściej dodawać filmy, na pewno dużo lepsze. To chyba na tyle. A z takich celów, które ciężko będzie osiągnąć? 100 tysięcy subskrypcji. Fajnie by było je mieć. Póki co w marzeniach. Także to na tyle ode mnie. Dążcie do swoich celów. Nie rezygnujcie z nich. Trzymajcie się. Siemanko. Z tej strony MotoAddict. Whiteout poprosił nas, abyśmy nagrali dla niego kawałek materiału, żebyśmy powiedzieli o tym, jak zacząć przygodę z nagrywkami motocyklowymi, z motovlogami, jak to u nas wyglądało. No to krótka historia, możemy szybko powiedzieć, że na początku nie myśleliśmy o wrzucaniu filmików na szerszą publikę, nagrywaliśmy tylko filmiki na innym kanale dla siebie, miała to być pamiątka ze zlotów, wypadów motocyklowych. No i tak poszło to dalej o krok, zaczęliśmy wrzucać filmiki, bo spodobało się niektórym osobom, materiały spodobały się, jakie wrzucaliśmy. Zaczęliśmy bardziej w to wchodzić, angażować się w to mocniej, nagrywać częściej, wrzucać. Chociaż YouTube czasami, jak wiadomo, tnie zasięgi, no ale nie poddajemy się. Nie możecie się spinać podczas nagrywek, nie możecie robić czegoś na siłę. A jak robicie coś na siłę, to gówno z tego wychodzi, za przeproszeniem. I brzuch boli. I brzuch boli, tak. Musicie się tym bawić, musicie traktować to jako hobby, no wiadomo, że motocyklizm, ogólnie jazda motocyklem i wszystko co z tym związane to ma być hobby, ma być dla Was przyjemność, nie możecie tego traktować jako praca, no bo wiadomo, że znaczy jest to po części jakaś praca, no bo trzeba nagrać, siedzieć nad tym, montować, poświęcić na to wiele godzin, ale trzeba traktować to, wiadomo, jako przyjemność, dawkować sobie, a nie, że usiąść na siłę, muszę to dzisiaj zrobić. Na spokojnie. No, sprzętów jakichś na początku wielkich Wam nie potrzeba. Jak będziecie rozrastać swój kanał, wiadomo, że wszystko idzie z wzrostem subskrypcji czy tam obserwujących, że ta jakość powinna iść w górę tak naprawdę. Chociaż czasem to się nie przedkłada, bo widać po niektórych, którzy mają kanały, nie wiem, mają 100 tysięcy subskrypcji albo więcej, a ich jakość na kanale jest mniej niż mierna. Niektórzy mają 10 tysięcy subskrypcji czy tam 8, a jakość nagrywek powala na kolana. Nawet Whiteout, mając 2000 subskrypcji, ma naprawdę dobre materiały, także daje sobie chłopak radę. Dlatego postanowiliśmy mu trochę pomóc i nagrać, żeby dorzucił coś do swojego filmiku, jakąś aprobatę naszą, bo naprawdę trzymamy za niego kciuki, żeby dał sobie radę. No najważniejsze jest, żebyście zaczęli nagrywać, szli do przodu, z każdym filmikiem na pewno będziecie łapać doświadczenie, będziecie nabierać nowych jakichś doświadczeń, stylu nagrywek, jak nagrywać, dokładnie. Jak rozmawiać, oglądać dużo filmów. Dokładnie. I nie sugerujcie się kogoś, jak oglądacie subskrypcjami, tylko czy to Wam się podoba. A nie tym, że na przykład ktoś ma tam 50 tysięcy i musi Ci się to podobać, tak? Dokładnie. Jeden ma 1000 i zajebiste filmy robi, a drugi ma 50 tysięcy, ma już swoją markę wyrobioną i po prostu jedzie dalej, leci z masłem. No, ktoś już ma tyle, to wrzuci, jak to ktoś powiedział, srającego psa i ma odbiór, a ktoś zaczyna, wysila się, robi profesjonalne filmy i nie będzie miał odbioru, także bądźcie sobą, bawcie się tym, nagrywajcie, udostępniajcie i... A wszystko przyjdzie z czasem. My też czekamy na odbiór, tak naprawdę jesteśmy jeszcze mali. Miejmy nadzieję, że jeszcze z czasem to się zmieni, ale pozdrawiamy Was wszystkich. Dokładnie. Miłego oglądania filmów. Zapraszamy na nasz kanał MotoAddict i na stronkę motoaddict.pl. I komentujcie tam. Dokładnie, komentujcie, czy Wam się podobają nasze filmy. Subskrypcję też na pewno strzelcie i rozsyłajcie wszystkim. Dokładnie. Tego już nie wstawi. Tego już nie wstawi? Okay. Wstawisz to. Powodzonka, na razie trzymajcie się. Siema. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mikser z kanału Mikser na YouTube, być może ktoś z Was mnie kojarzy. Dziś opowiem Wam, jak się zaczęła moja przygoda z nagrywaniem. Zaczęło się to od momentu, kiedy zacząłem składać takie jakby klipy z memów pod muzykę motocyklową, którą kiedyś nagrywali Malina, Goliniak. Miałem jakieś właściwie memów w internecie, pobierałem je, wrzucałem właściwie w Movie Makerze pod muzykę to, no i tak jakoś wrzucałem te klipy gdzieś tam w internet, w YouTube'a. Osiągało to nawet po kilkaset tysięcy wyświetleń, także to było takie wow. Chociaż wtedy sobie chyba nawet nie zdawałem z tego sprawy, że to jest dużo, że to jest coś, że to coś na tym można zbudować, zrobić. Później ze znajomym zacząłem nagrywać telefonem, jak jeździmy tam na takim jego krosie, na moim skuterze. Zacząłem z tego też w Movie Makerze montować filmiki. Wtedy już jakoś mniej podobały mi się ta muzyka, właściwie, że ona była na moim kanale. Nie to, że ona mi się nie podobała, tylko to samo to, że była u mnie na kanale i postanowiłem to usunąć. Usunąć filmiki, które miały po kilkaset tysięcy wyświetleń. No i tak dziś na kanale nie ma tych już filmików. Nie ustawiałem ich jako prywatne, czy jako tam niepubliczne. Zostały one po prostu usunięte. No i zacząłem nagrywać właściwie tym telefonem i doszło do takiego momentu, kiedy jechałem na swoje pierwsze rozpoczęcie sezonu na Jasnej Górze w Częstochowie. Jako że tak zapalenie nagrywałem na tego YouTube'a, to stwierdziłem, że kurczę, no trzeba to też nagrać, no ale jak? Z telefonem nie będę przecież jechał na skuterze i nagrywał. No to kupiłem też swoją pierwszą kamerkę Red Leaf. Zacząłem nią nagrywać. No i gdzieś tam znajomi z chęcią to oglądali, no wiadomo, chcieli się podziwiać też w kamerze na YouTubie. Podobało im się to, tak, miałem gdzieś jakieś grono odbiorców już od samego początku. Chcieli oni też więcej tych filmików, mnie to bardzo wciągnęło, zacząłem zmieniać jakieś programy na Sony Vegasa. I wtedy zauważyłem też między innymi, że ta jakość z tej kamerki jest taka trochę słaba. Chciałbym coś lepszego. No i tu udało mi się właśnie dorobić pierwszej kamerki GoPro Hero 4 Silver, do której jeszcze gdzieś tam nawet na filmiku, gdzieś tam filmik z tej kamerki mam. Tutaj jest chyba o rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Piotrkowie. To jest chyba pierwszy filmik, który nagrałem moją pierwszą kamerką GoPro i później zacząłem montować tych filmików tak coraz więcej, byłem coraz bardziej regularny, coraz więcej osób mnie oglądało. No i tak się to jakoś potoczyło. Jeżeli Wy też tak chcecie nagrywać, jeżeli Wy też się tym pasjonujecie być może, to naprawdę nie przestawajcie, róbcie to, bądźcie regularni, jeżeli chcecie pozyskać jakieś grono odbiorców, żeby ten widz wiedział, że jak zajrzy do Was, to zawsze będzie miał jakiś nowy filmik. No i tyle, im częściej dodajecie filmiki, im większe grono na pewno pozyskacie. Pamiętajcie też o dobrej obróbce, żeby, jeżeli montujecie filmiki pod muzykę, żeby dobrze w tą muzykę się wpasować, żeby to nie było takie o tak, dodam sobie filmik, byleby był, bo takie coś raczej mi się nie podoba, ja takich filmików nie propsuję. Jednak dobrze, jeżeli jest nawet prosty montaż, ale jest ten montaż jakiś zachowany, coś tam staracie się robić, rozwijać, to wiadomo, ja takie coś jak najbardziej popieram. Byle nie dodawać takich filmików prosto z kamerki, tak jakbyście nagrali i od razu wrzucili, byle tylko coś tam było, bo wtedy myślę, że nie przyciągniecie dużej rzeszy fanów. No, także ja Wam życzę powodzenia, nie poddawajcie się i cześć. I nie zapomnijcie zasubskrybować Whiteouta. Okej, a u mnie wyglądało to tak, że po prostu przeprowadziłem się do Niemiec i to jest tak nudno, Niemcy w ogóle nie wychodzą z domów, także postanowiłem się zająć czymś własnym takim, aby zająć sobie po prostu czas, aby czas szybciej leciał. Więc postanowiłem stworzyć mój kanał na YouTubie. Był to kanał vlogowy, nie ten kanał, tylko jeszcze inny, na którym nagrywałem vlogi, takie po prostu z kamerą. Sobie jeździłem po mieście i nagrywałem coś w stylu Casey Neistat, nie wiem czy znacie. I rozwinął mi się ten kanał bardzo dobrze, w miesiąc wbiłem 1500 subskrypcji i widzowie byli, wszystko spoko. I pewnego dnia postanowiłem pozbierać pieniądze na nową kamerkę, więc poszedłem do pracy u mojego sąsiada i miesiąc sobie pracowałem, uzbierałem na kamerę, wróciłem na kanał i zostałem niestety z niczym. Mam na myśli widzów. Widzowie zapomnieli tak jakby o moim kanale, że on w ogóle istnieje. Także widzicie, jaka systematyczność jest ważna na kanale. Aby nie robić żadnych przerw, tylko wrzucać cały czas coś regularnie. Systematyczność to jest najważniejsza rzecz właśnie w wybijaniu się na YouTubie. Jeśli są nowe filmy, to są i nowi widzowie. Uwierzcie mi, że nawet na początku, jeśli wam się ciężko wybić, to w końcu przyjdzie taki dzień, że nagracie taki tematowy odcinek, że po prostu podbije YouTube, można powiedzieć. Przykładem może być mój film Reakcja ludzi na złotą erkę pod szkołą. Widzicie, ja na początku miałem tam z 2000 wyświetleń i nagle trafił na główną. I co teraz się zrobiło? 80 tysięcy wyświetleń. W sumie to było wczoraj, także nie wiem jak dzisiaj jest, ale pewnie będzie 82 tysiące, ponieważ cały czas jeszcze YouTube go pozycjonuje i cały czas ten odcinek idzie w górę. Jest tam 3000 łapek i właśnie dzięki temu filmikowi w sumie się wybiłem, można powiedzieć, ponieważ bardzo dużo widzów przyszło po tamtym filmie. Także widzicie, że czasem można zrobić jakiegoś clickbaita i na tym się dobrze wybić. Oczywiście mój kanał jest trochę znany z clickbaitów, ale nie clickbaituję tak bardzo chamsko, bo jednak to, co próbuję clickbaitować, to jednak w jakiejś części jest zawarte w moim filmie. Także to nie są clickbaity takie jak kiedyś jakiś tam youtuber robił, nie będę podawać imienia. Także widzicie, systematyczność na kanale i zobaczcie, ja w miesiąc wbiłem 6000 subskrypcji. To wszystko dzięki systematyczności na kanale. Przed założeniem kanału powinniście się spytać siebie, czy znajdziecie czas na tego YouTube'a, ponieważ jeśli zaczynacie z YouTube'em, to już na serio. Nie, że będziecie robić przerwy co chwilę. To jest bardzo ważna decyzja w waszym życiu takim. Także musicie uważać na tą decyzję, jeśli chcecie ją podjąć. I powinniście bardzo dobrze się zastanowić, czy serio chcecie to robić. Także zastanówcie się bardzo dobrze, czy będziecie mieli czas, aby wrzucać często filmy, czy macie pomysły na filmy, ponieważ często dostaję od motovlogerów pytania: ej, co mogę nagrać na kanał? No to jak możesz się mnie pytać, co nagrać na kanał, skoro to jest twój kanał i to ty powinieneś być pomysłodawcą swojego kanału, a nie ktoś inny. W moim przypadku to jestem ja pomysłodawcą oraz wy widzowie. Także dlaczego ten motovloger nie spyta się swoich widzów, co może nagrać? Także widzicie, w miesiąc da się zrobić wszystko ogólnie. Da się wybić, da się zdobyć bardzo dużą ilość subskrypcji, czyli widzów, czyli was. Także naprawdę nie poddawajcie się, jeśli chcecie nagrywać, to zastanówcie się, czy będziecie mieli pomysły na kanał, ponieważ to jest bardzo ważna decyzja. Musicie się nad tym zastanowić po prostu. Jeśli już podejmiecie decyzję, to starajcie się jak najbardziej, aby wrzucać te filmy często, bardzo często i bombardować po prostu tego YouTube'a filmami. A on serio będzie wam pozycjonować powoli coraz bardziej te filmy na stronach głównych, na proponowanych i tak będziecie zbierać widzów. Jestem tego ogólnie przykładem, że da się wybić, bo z niczego zrobiłem coś i to wszystko tylko w miesiąc. Także widzicie, ciężka robota, duże poświęcenie czasu na YouTube'a i wszystko się da. Także jeśli się już weźmiecie za YouTube'a, to nie poddawajcie się, idźcie po prostu przed siebie, nie patrzcie co mówią koledzy, o zaczął, ale masz mało subskrypcji, czy coś takiego, bo u mnie w klasie też się dowiedzieli teraz, że nagrywam i co. Mnie jakoś coś tam dogadują, ale wiecie, ja to tam ignoruję, bo wiem, że po prostu zazdroszczą. Także musicie z takim nastawieniem wchodzić na tego YouTube'a. Także mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Oczywiście dziękuję chłopakom za dogranie się do tego filmu. Bardzo miło z Waszej strony i bardzo Was za to propsuję właśnie, że chciało Wam się takie coś nagrać, że wzięliście, się ruszyliście po prostu, aby wziąć kamerę i coś dla mnie nagrać, coś właśnie dla widzów takiego motywującego, że od zera można wspiąć się nawet w krótki czas właśnie na tego YouTube'a. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do chłopaków. Macie oczywiście link w opisie do każdego z nich. Oraz ten film jest odtwarzany na premierze o 21 chyba. Także pozdrawiam widzów z premiery. I co? Mam nadzieję, że się Wam spodobało i podejmiecie dobrą decyzję, aby zacząć z motovlogami, ponieważ bardzo warto. Siemano.